Cześć wszystkim, ja nazywam się Dominika Jakubiec i dzisiaj nagrywam swój pierwszy filmik, ale nie z byle kim, ponieważ z samym Dawidem Kwiatkowskim. To jest mój gość specjalnie dzisiejszego filmiku, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. My już jesteśmy na miejscu i wchodzimy właśnie zaraz do pokoju Dawida. No dzień dobry. Dobry. Witam Państwa. Zapraszam. Co tam? No witam. Witam na prawdziwym backstage'u koncertu. Oczywiście założyłem tu, słuchajcie, żeby otworzyć tam humorystycznie. No więc tak wygląda mój pokój na dziś. One się zawsze różnią. W wymaganiach mam na przykład, że musi być w pokoju pies. Z takich wymagań, no nie wiem, chodźmy na taras. Również w wymaganiach koncertowych mam to, że muszę mieć widok na jezioro. Tam są kajaki i chciałbym popływać na kajaku. Tam są kajaki. Jak ogólnie dzisiejszy dzień, bo dzisiaj miała premierę piosenka z Bedim, także... Z Bedim! Słuchajcie, od dzisiaj jestem raperem. Całą podróż siedziałem i czytałem to, co ludzie piszą. Rano byłem jeszcze w radiu, widziałem się właśnie z Borysem. No piosenka taka nie w moim stylu, więc ja tworząc ją bardzo musiałem wyjść ze swojej strefy komfortu. Nie było łatwo, żeby nas połączyć muzycznie, ale Borys fajną rzecz, którą zapamiętałem, powiedział, że tylko wychodząc ze strefy komfortu możemy kogoś zaskoczyć i się rozwijać. Więc powiedziałem dobra, więc chowam swoją dumę w kieszeń i robię tak, żeby było i dla niego, i dla mnie dobrze. Oglądałyśmy też i teledysk i też słuchałyśmy, więc mega fajnie. Jak to się w ogóle stało? W sensie, czy ty dostałeś jakby zaproszenie od niego? Dostaliśmy zaproszenie od Mastercard. Oni zawsze robią duety i chcieli zrobić bardzo nieoczywisty, a wydaje mi się, że ciężko byłoby zrobić bardziej nieoczywisty duet. Room tour dalej? Zapraszam Państwa. Kręcimy taki backstage, nie? Jak to wszystko wygląda od drugiej strony, to pokażę Wam takie jedno wymaganie, które mam w rajderze i w umowie, które jest dość zabawne. A więc w łazience fugi, które są pomiędzy płytkami, nie mogą być ciemniejsze niż kolor kafelek. Punkt jest taki, że spędzam w tej toalecie bardzo dużo czasu i nie dlatego, o czym myślicie, tylko dlatego, że się rozśpiewuję zawsze w łazience, bo tam jest najlepsza akustyka do tego. I kiedy są one ciemniejsze fugi, to są depresyjne i ja po prostu wychodzę na scenę z o wiele gorszym humorem, głową i tak dalej, więc no, to jest łazienka. O tych fugach to jest żart, nie? Wymyślam to na bieżąco. To zapraszam Państwa do mojej sypialni. Jeszcze nie ruszam. I tak to wygląda. Takie krzesło królewskie. Tak, to właśnie też w moim rajderze jest krzesło tuż obok łóżka, jest zawsze po prawej stronie. Mhm. Nie jestem pewien, dlaczego usiadłaś na nim, ale dobra. To dzisiaj to będzie w formie wyjątkowej. Wykładzina musi być dla mojego psa. Widi, chodź na chwilę, chodź. Nie, dzień dobry. Jest mi bardzo gorąco dzisiaj. Właśnie powiedziałem, że miałbym być youtuberem, bo bardzo się cieszę z tego, że mogę zrobić dla Was unboxing. To są plakaty. Chyba podpisaliśmy na ostatnim koncercie dużo płyt, więc zostało. Tu mamy świeżutkie płyty. W jednej z nich zawsze piszemy zapraszam na backstage. Ktoś, kto kupuje płytę, może znaleźć w środku niespodziankę. Tylko fun fact jest taki, że od 6 koncertów nikt do nas nie przyszedł, a płyty zostały sprzedane wszystkie, więc na pewno ktoś dostał. Po prostu ludzie pewnie w domu otwierają i tak. Jakoś mało tych rzeczy dzisiaj przynieśli, bo zazwyczaj jestem okupowany nimi. No, niektóre już podpisane, więc będę miał mniej roboty. O, tylko 3. Więc tyle, o tyle mam mnie. MTV Cribs, zapraszam Was na mój koncert, mój dzisiejszy dom w Iławie. Już poznaliście i co, pojedziemy razem? Tak, pewnie. Tak? My się zbieramy na makijaż, także... No, zbierajcie się na makijaż, tylko pamiętajcie, że jest bardzo gorąco. Tak, nie ma sensu make-upu robić. Yo! Tak, już jesteśmy po spotkaniu z Dawidem, pogadaliśmy, pośmialiśmy się. No i tak jak sam Dawid powiedział, o 22 widzimy się na koncercie w Suszu, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ Dawid nas jeszcze zabiera w prywatną podróż swoim busem. Bardzo szybki, ponieważ zajmuje mnie to około pół godziny. Koncerty koncertami, ale wiadomo, makijaż musi być zawsze. To jest taki standard, żeby nawet wam po prostu elegancko i też ładnie wyglądać. Czy to wygląda ok? W sumie będzie ciemno, to nie będzie aż tak widać.
makijażu, to już na tyle, tak jak mówiłam, ten makijaż jest bardzo szybki. Co prawda jeszcze nie jestem przebrana, ale zaraz zobaczycie efekt końcowy. Tak wygląda moja stylizacja końcowa. No jak widać, jest ona minimalistyczna, praktycznie klasycznie na czarno, ale zobaczcie na to. Srebrne dodatki i już troszeczkę od razu lepiej. Tak jak widać, jestem już gotowa, mamy już godziny po 21, już robi się powoli ciemno. Widzimy się o godzinie 22, ale powiem wam, że będzie taki cudowny klimat, że musicie po prostu obejrzeć ten filmik do końca. Hello. Hello, kochany vlogu. Proszę. Proszę bardzo. Proszę. Proszę bardzo. Drodzy widzowie, nie byłem na kajakach. Nie udało się, bo zamknięte wszystko już było. No, kochani, no to w busie właśnie tak wygląda. Przyodziewam biżuterię. Jest Roxa z nami, jest Dawid. Piotrek, gadać tam z przodu. No i dziewczyny siedzą na moim łóżku właśnie. Bardzo wygodne. Tak? Bardzo. Też tak. Mieścimy się fajnie. Jeszcze z dwie by weszły. Tam właśnie śpię, podróżując. Ogólnie jest naprawdę wesoło. Czytamy sobie książki. Co ty czytasz? A to ja skończyłem dwa dni temu taką książeczkę. I Roxa mnie tam próbuje dogonić. O, głupo ci idzie, widzę. Ale skończyłem w tym spa i naprawdę weszła jak miód. Książka z dedykacją od autorki. Nie od Ani, ale... A wiesz, jaką ja mam dedykację? Dawidzie, pozdrowienia. Pewnie Ania też cię pozdrawia. Idziemy w srebro czy w złoto? W srebro, bo oda koszulki. Srebro, nie? No. Klimy nie mamy, dlatego trzeba tak. Jestem Aga i jej torebka. Mam tak, słuchawki. O, Dawid Kwiatkowski. Słuchawki, to są moje słuchaweczki, kochani. Mogę je tylko trzymać ja. Bo są drogie? Dlaczego ty tylko je trzymasz? No, bo ty je gubisz i psujesz, a są bardzo drogie. I one tu mają taki napis DK. Nikt inny nie może ich założyć, więc są takie słuchaweczki i to dzięki nim słyszę się dobrze. W ogóle się słyszę. Z nimi stało, to zawsze są zapasowe. Podczas dziesięciolecia mojego w Sopocie, na pierwszej próbie do tego, spadła mi słuchawka, właśnie ta, połamała się i nie miałem moich słuchawek, tylko musiałem śpiewać na szczęście, więc zrobiliśmy. Roxa miała jeszcze jedne w plecaku. Tych słuchawek, kochani, nie włoży nikt inny do ucha, chyba że ma identyczne ucho jak ja. Bo to jest tak, jak wygląda moje ucho w środku. Musiałem leżeć jak pół godziny z takim wlewem. Oni to wyciągnęli i zrobili na wzór tego właśnie słuchawki. Jak wam się podoba? Fajnie, super. Te LEDy mega fajne ogólnie. Te LEDy. To nie jest nasz docelowy bus, ale mój kierowca mówi, że mój bus nowy jest w drodze. W maju miał być. No i tu spędzamy, słuchajcie, tak już na serio połowę roku. Tu, gdzie ja siedzę, to jest ogólnie Roxy miejsce. Zawsze siedzi tutaj Roxa i... Nie można im siadać. Tylko ja. Tylko ty. No a ja to wiadomo, tam... Śpię, gram na gitarze. No już jak jadę na koncert, tam nie siadam, już się cały wygniotę. A Roxa tak prasuje, słuchajcie, Boże, jak Roxa prasuje. No nie ma drugiej takiej Roxy. Biorę, prasuję, mogę kobieta idealna, słuchajcie. Poproszę tutaj wszystkich kandydatów zainteresowanych o zgłoszenia. Zdradzę wam tajemnicę, kochani. Jak to możliwe, że jemu trzymają się te skarpetki? To jest moja tajemnica. To są moje szelki, które jednocześnie trzymają mi koszulę, czyli są podpięte pod koszulę i do skarpetek, więc nie wychodzi mi ani koszula, ani skarpetki. Dawidzie? Ja nie wiem, co mam ci powiedzieć. Ja tu bym się na Piotrku skupił. A tak, pierwszy wpis na Instagramie dodał. To jest mój tour menadżer. Który? To ja. Jak się czujesz? Już to wystarczy. Zdecydowanie, mamy to. Pozdrawiam panów. Idę szykować scenę, mianowicie robić statyw, który składa się z żywych róż i wpuścić fotografa. Dziś czuję, że to będzie bardzo, bardzo dobry koncert, zero stresu. Jakoś chyba to kręcenie vloga mnie tak rozluźnia. Nie ma stresu, jest zespół, są w dobrych nastrojach, prawda? Pragnął! Generalnie
jesteśmy na backstage'u, dostałyśmy tutaj plakietki, akredytacje. No i co, czekamy zaraz, w sumie za kilka minut będzie koncert Dawida, także oczekujcie. Podpinam się do systemu, mam połączenie z bazą, jest super. Pełna profeska, klimatyzacja pierwszego wieku. Na chwilę, dosłownie na kilka minut przed wejściem Dawida na scenę, chodźcie, pokażemy wam, jak to wygląda, bo scena jest już w tym momencie gotowa. Dzisiaj wyjątkowo nie wisi jeszcze przednia zasłona, dlatego że jest duży wiatr i boimy się tutaj o bezpieczeństwo, ale przed samym koncertem pewnie zawisi. Chodźmy. Pierwsze co to szykujemy, sprzęt cały, chłopaki, a później scenografię, wszystkie instrumenty, więc tak chodźmy. Krzysztof Lasota. Z nami w zespole Krzysztof od lat, nas tak? Podtarczyna. Krzysztof tutaj dba o to, żeby na scenie wszystko się zgadzało, sprawy techniczne i żeby cały sprzęt dojechał. Cały. Kuba, aka Pianka, który odpowiada za to, żeby wszyscy muzycy oraz Dawid słyszeli siebie w uszach doskonale, żeby ten miks, który do nich wychodził, był czyli idealny. Mogli ze sobą rozmawiać, tak, w trakcie kawałków. Tak, i żebyśmy mogli ich dośpiewać. Tak. Kuba, Fat Cables. Żeby za każdym razem podejść do tego jak do pierwszego koncertu, a nie jak już do 200 podczas tego sezonu, nie? Jak wrażenia chwilę przed koncertem? Jak wrażenia? Najbardziej czekam na Trójkąty i Kwadraty. To jest jednak jeden z najlepszych utworów Dawida. Pięknie, fajnie, że go gramy z pierwszej płyty. Także najbardziej czekam właśnie na tę piosenkę. Dobra, kochani, chodźcie, bo jesteśmy już naprawdę na dosłownie 2 minuty przed koncertem. Za chwilę wejdzie tutaj cała front drop. Front drop, moi drodzy. Za chwilę będzie front drop i tak naprawdę zaczynamy show. Ja dzisiaj jakoś nie stresuję. Jest bardzo gorąco, ale przez to, że chyba kręcimy, jestem taki wyluzowany. O, ale tu mam wachlarz. Dziękuję. Nie, jest naprawdę dobrze. Nie wiem, czy jest dużo ludzi. Tu mi zapytałem właśnie, czy ktoś przyszedł w ogóle. Ja mam takie myśli, czy w ogóle ktoś przyszedł na te koncerty. Ale mówią mi, a Martynka, co jest Martynka? Martynka by mnie nie kłamała. I mówi, że przyszło dużo ludzi. Zaraz zaczynamy i będzie git. Czy widzisz siebie, gdy patrzę? Dobra, z tym róbmy. Weź taką muzykę przed. Dobra, panowie, idziemy na stronę. Lewo, panowie. Lecę. Trzymajcie kciuki. Do widzenia. Będę pan idzie. Hey, Dawid. Cóż? Nazywam się Dawid Kwiatkowski. Witam was wszystkich serdecznie. To jest mój wspaniały zespół. I to dzięki nim i trochę mnie będziecie mogli. No i kilku ludzi, których nie widać, na przykład pod tym namiotem, pod namiotem tu, pod namiotem tam. Wielkie brawa dla nich, bo to bez nich by się nie udało. Ich nie widać, ale są bardzo ważni. Naprawdę słucham serca, że dobrze robię pierwszy raz. Nie ma!
kroki. No i chyba mi mowę odebrało, bo nie wiem co powiedzieć. To, że wam się podobało, zakładam, że jest faktem. Ale czy chcecie, żeby on jeszcze wrócił? Lewa gotowa mówi imię, prawa strona mówi nazwisko. Lewa? Prawa! Lewa? Prawa? Lewa? Cały mokry, przepraszam bardzo, ale energia, no wiem. Super, proszę cię bardzo. Super, jest na wizji. Łajki ręce. Dobra, lecimy. No tak, piję już trzecią butelkę wody, ale mega fajne było jego. No i fajnie to było tak z drugiej perspektywy, zobaczyć, nie? Więc mega fajnie, no i mega się też cieszę, że Dawid też nam po prostu dał taką możliwość zobaczenia tego tak naprawdę od drugiej strony i spędzenia z nim trochę czasu poza strefą koncertu. Chcieliśmy poświętować, mamy spersonalizowane szampany, bo chcieliśmy ci pogratulować. Bez ich widzisz? Dlatego dwa. Dlatego dwa, jednego tak, dla Bezosia. Tak. Ale z drugiej strony byłem bardzo zadowolony z tego kawałka już. My pracowaliśmy od lutego nad tym. Jeszcze na obozach się mnie pytali, kiedy jakiś duet. Ja mówię, nie, teraz duetów nie. Trochę kłamałem i tak potem wróciłem do swojego domku i mówię, Roxar. Nie pamiętam, kiedy skłamałem i to był ten moment. Ale w dobrej wierze, żeby nabudować emocje. Betty, to za nas i za nasz utwór. Prawda? Tak, zdecydowanie. No, Betty chyba nie pije, więc ja się napiję za ciebie dwa razy. Oh, yeah. Brawo! Zakochani? Jedziemy, Kochani! Stańmy razem. No, to jest tak, koniec że... naszego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mega fajnie. Jak wam dziewczyny? Mega fajnie, bardzo fajnie i w ogóle bardzo się cieszymy. Jak to jest zobaczyć z drugiej strony? Scena w ogóle, ta scena, jak się wychodzi na tą scenę. Na górze. No. Tak, i ona cała tak, widać, ale w ogóle tą widownię, nie? Bo to jest tak, że ludzie w ogóle to tak mega fajnie. A te latarki od drugiej strony w ogóle jak się widzi, to mega fajnie. Mega. Ja się bardzo cieszę i bardzo dziękuję. Nie no, za co. Jak już, znaczy no nie obiecałem, ale jak już mówię, to staram się. Dziękujemy. To jest pierwszy filmik, tak, ale dokładnie. Jakich ucznych. Oczywiście, że tak. I pozdrawiamy kogo? BDS-a. Buziaki, pa.